Serdecznie witam Cię w kąciku szpiegula, czyli w miejscu wciśniętym pomiędzy drzwi a schody. Miejsce jest jednak urokliwe, bo mogę tu spokojnie pracować. Ja mam tu i biurko, i komputer, i mikrofony, i wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby mieć kontakt z Tobą. I może zaczynamy! W środę pojawił się, w zeszłą środę, pojawił się nowiuteńki 65. odcinek OSS Okiem Służb Specjalnych. To jest podcast, na który serdecznie Cię zapraszam, zatytułowany Oszustwo. Oszustwo, czyli właśnie decepcja. Opowiadam w nim szczegółowo, a przynajmniej nieco bardziej szczegółowo niż dotychczas, o tym, czym decepcja jest i jak się ją robi. Dlaczego o tym? Cóż, zauważyłem, że o ile dezinformacja jako metoda walki informacyjnej jest już jako taka rozumiana, to decepcja będąca metodą walki psychologicznej to już nie. Jestem pewien, że po odsłuchaniu tego odcinka będziesz już wiedział dokładnie co i jak, a przynajmniej będzie to wszystko już dla Ciebie wystarczająco zrozumiałe. Ale w najnowszym OSS-ie jest nie tylko o tym. Zapoznam Cię bowiem z tak zwaną aferą kurierską oraz wielokrotną zdradą pułkownika, a w zasadzie podpułkownika wywiadu cywilnego, PRL-owskiego, podpułkownika Goleniewskiego, który poddany został swoistemu praniu mózgu, a o nim opowiadam w odcinku 63 OSS, przez amerykańską agencję wywiadowczą CIA. Uwierzył bowiem, że jest pretendentem do tronu Romanowów, że jest carewiczem Aleksiejem. To znaczy, chyba uwierzył, a może nie? I dlaczego do tego doszło? Zapraszam do zanurzenia się w 65 odcinku OSS Okiem Służb Specjalnych. Tam właśnie o tym opowiadam. Niedawno zrobiło się głośno o tym, jak to chińska policja otworzyła swoje własne, nielegalne, w znaczeniu tajne i niezgłoszone, komisariaty w niemal wszystkich krajach na świecie. Znaczy w tych krajach, gdzie znajdują się większe diaspory chińskie, a więc we wszystkich. Dlaczego nazwali to komisariatami, a przynajmniej media pisały o komisariatach? Po prostu w niektórych krajach one same siebie nazwały policyjnymi biurami zagranicznymi. Ich zadeklarowanym celem była pomoc, była służba obywatelom chińskim. Na przykład za ich pośrednictwem obywatele chińscy mieszkający za granicą w danym kraju mogli odnowić sobie chińskie prawo jazdy, znaczy mogą nadal odnowić chińskie prawo jazdy, zarejestrować zmiany tam stanu cywilnego i tak dalej. Normalnie taka działalność leży w kompetencjach, uważaj, akredytowanych konsulatów, akredytowanych, a te tajne komisariaty akredytowane nie były. I dlatego służby poszczególnych krajów zachodnich powoli rozpracowują ten temat. I teraz może przejdę do danych, bo muszę na komputer zajrzeć. W Kanadzie trwają 3 śledztwa. Nie, inaczej. W Kanadzie trwają śledztwa, a tam funkcjonują 3 takie komisariaty. W USA wiadomo o jednym działającym w Nowym Jorku. Nie wiem, powiedziałem, że Kanada prowadzi śledztwo? Jeżeli nie powiedziałem, to właśnie mówię. Więc tak, w Nowym Jorku, w Hiszpanii ujawniono aż 9 tajnych komisariatów policyjnych chińskich. Ponadto podobne placówki działają w Amsterdamie, Rotterdamie i Holandia również prowadzi śledztwo. Do tego tak, 4 posterunki we Włoszech ujawniono, 3 we Francji, a na liście znajdują się m.in. tak, Portugalia, Czechy, Węgry, Irlandia, Słowacja, Niemcy, Grecja, Szwecja, Austria, Ukraina i Serbia. Polski jakoś brak w tym zestawieniu. To nie jest zestawienie nasze, więc może takiego komisariatu w Polsce nie ma, bo nie musi tak działać. O, ale figuruje również Wielka Brytania. I tutaj jest ciekawie, bo jak donoszą media w Zjednoczonym Królestwie, to tutejsze uniwersytety, to znaczy na wyspie, walczą z nowym premierem o utrzymanie pekińskich instytutów Konfucjusza. Rząd chce je zamknąć, ponieważ uznał je nie za centra językowe, lecz za, i tak je nazwał, instytuty szpiegowskie wykorzystywane do nękania, zastraszania i szpiegowania chińskich studentów w Wielkiej Brytanii. Okazało się, że rząd USA kształtował dyskurs publiczny. Matko, jak ja nie znoszę słowa dyskurs, po prostu dyskusję publiczną, szeroką, wieloosobową, wieloaspektową, czyli dyskurs publiczny online poprzez naciski na prywatne platformy technologiczne. Departament Bezpieczeństwa Krajowego to jest taki resort rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialny za bezpieczeństwo wewnętrzne USA,
utworzony po zamachach terrorystycznych 11 września 2001 roku. Zwalczanie terroryzmu było mandatem do prowadzenia działań przez DHS, DHS, czyli Department of Homeland Security. Ostatnimi czasy światło dzienne ujrzały bardzo ciekawe działania prowadzone przez ten resort w ramach operacji wpływania na platformy cyfrowe, a chodzi o działania na trzech różnych kierunkach. Nadzorowania dezinformacji, po angielsku misinformation, chodzi o nieumyślne rozpowszechnianie fałszywych informacji. Dezinformacji, czyli angielskie disinformation, chodzi o fałszywe informacje rozpowszechniane celowo oraz błędnych informacji, po angielsku malinformation, czyli udostępnianie informacji faktycznych, prawdziwych, ale wyrwanych z kontekstu ze szkodliwą intencją, no działających wbrew państwu, przeciwko państwu, w tym wypadku przeciwko Stanom Zjednoczonym. Sprawa jest bardzo interesująca, bo przecież związana na przykład z wciąż rosnącym multiuniversum, tak, multiuniversum i w ogóle z tak zwanymi mediami społecznościowymi, z tak zwanymi, ponieważ one z mediami są, ale ze społecznościowymi to już niewiele mają wspólnego. Dlatego szczegółowo tą sprawę omówię wraz z brytyjskim modelem RESIST. To jest taki system przeciwdziałania dezinformacji, a także prowadzenia komunikacji strategicznej, brytyjski system. W najbliższym odcinku 66 OSS Okiem Służb Specjalnych, na który już teraz serdecznie Cię zapraszam. Mój dom, moją twierdzą, czy jednak aby na pewno. W dzisiejszych czasach coraz częściej pracujemy z domu, niektóre rodzaje prac stały się już całkowicie zdalne, że człowiek pracuje z domu, nie wychodzi z niego po prostu. I teraz trzeba zacząć uważać, bo logika głosi, że to właśnie dom jest teraz miejscem, w którym osoby rekrutujące szpiegów będą szukać swoich celów, nie tylko w charakterze kandydatów na osobowe źródła danych, nie informacji, bo to są dane tylko, ale także jako banki danych do zhakowania. Celami stają się w ten sposób i ludzie, i komputery, sprzęt, i software, i hardware. Dlatego nigdy nie zakładaj, że twoja osoba jest tak zbytnie istotna społecznie czy zawodowo, zbytnie jasna, aby być atrakcyjną dla szpiega szukającego swoich źródeł. I zadbaj o bezpieczeństwo sprzętu, na którym pracujesz.